Bezpieczeństwo w internecie. Hi everyone, Sal Khan. Cześć, jestem Sal Khan z Khan Academy. Cieszę się na rozmowę o bezpiecznym przeglądaniu. Gościmy Kelly Hope Harrington, starszą inżynier do spraw oprogramowania dla personelu w Google. Witaj, Kelly. Dziękuję, miło tu być. Bezpieczne przeglądanie. Rozumiem, że przeglądarka podsyła strony, które chcemy odwiedzić. Co najgorszego może się stać? W internecie mogą się zdarzyć różne złe rzeczy. Od razu przychodzi mi do głowy phishing i socjotechnika. Ktoś podszywa się pod osobę, której ufasz i wyciąga z ciebie informacje. Na przykład numer paszportu czy dane karty kredytowej. Albo nakłania się, żebyś zrobił coś, czego nie zrobiłbyś w innej sytuacji. Na przykład ściągasz i instalujesz szkodliwe oprogramowanie, a ono przejmuje twój komputer. Atakujący chce ci zabrać coś wartościowego, na przykład twoje dane osobowe, które sprzeda w darknecie. Albo zablokuje ci komputer i nie pozwoli go używać, póki nie zapłacisz. Lub jeszcze podstępniej zrobi ci kopalnię kryptowalut w tle, a wtedy komputer spowolni i będzie się przegrzewał. Zdarza się też niechciane oprogramowanie, które robi coś przydatnego, ale nie tylko to. No właśnie, będziemy mówić o phishingu, gdy ktoś wysyła ci fałszywą wiadomość z banku i tym podobne. Podczas ataków phishingowych jesteś odsyłany do jakiejś strony w necie. Musisz się upewnić, czy ta strona jest prawdziwa. Tak. Atakujący wiedzą, czego szukasz w internecie, próbują więc wykorzystać strony, z których coś ściągasz. To dla nich okazja, by cię oszukać, skłonić do czegoś, czego inaczej byś nie zrobił. Cenne uwagi.